Dominik, moje gratulacje. Pierwsze miejsce w kolejnej edycji Top Model. Jak ty się z tym czujesz jako wygrany? Ciężko mi w sumie to w jakiś sposób opisać, bo no nadal nie do końca finału, znaczy nim zakończyło się wszystko, no nadal nie wierzyłem w to, że wygrałem. Jeszcze do mnie to nie dotarło. Pewnie jak wstanę jutro rano, obudzę się, napiję się herbaty, powiem, no w sumie jestem zwycięzcą 12 edycji Top Model, ale jeszcze tego nie czuję, tak naprawdę. Bardzo się cieszę. Jestem mega szczęśliwy, ale jeszcze nie dotarło to do mnie, że jestem zwycięzcą tego wszystkiego. Jak tam stałeś już na końcu z Sofii, było to odliczanie, to wierzyłeś do końca, że to właśnie ty wygrasz? Jak już tak daleko udało mi się zajść, to wierzyłem w to, że no jednak mogłoby się tak zdarzyć, że bym wygrał. No i tak się stało. Dominik, tutaj stoisz z okrągłym czekiem, 200 tysięcy po raz pierwszy w historii tego programu. Na co wydasz te pieniądze? Pieniążki, w sumie jeszcze nie myślałem o tym, na co wydam. Dopiero teraz, jak dostałem te pieniądze, tak fizycznie, będę myślał, tak w przyszłości dopiero. Na razie się cieszę, że wygrałem i tyle. Dominik, a jaki ty masz plan na polski show biznes albo zagraniczny? No rozwija się cały czas w tym i pokazać i udowodnić widzom, że no, ich głosy nie poszły na marne, tylko rzeczywiście z top modela stał się światowym top modelem. O. Ty opowiedziałeś w programie o swojej wzruszającej historii, podkreślasz, że masz wspaniały kontakt ze swoją ciocią. Ostatnio też była informacja, że mama pogratulowała ci udziału w programie. Czy teraz myślisz, że się do ciebie odezwie albo ty do niej? No na pewno, w sensie i ciężko mi teraz wypowiada się na ten temat, więc jakby nie chciałbym tego poruszać, więc zostawmy to na jakiś przyszły wywiad, ale na razie tak, ja jestem szczęśliwy, mi się wydaje, że ona też jest szczęśliwa i zostawmy to tak, jak jest. Masz ogromne wsparcie w cioci, w osobach z ośrodka, w siostrze. A jakie miałeś wsparcie w jurorach? Od kogo czułeś to największe wsparcie? No oczywiście od wszystkich jurorów czułem największe wsparcie. No ale takie największe wsparcie, gdzie rzeczywiście czułem tak wewnętrznie, to od pana Dawida Wolińskiego, że no czułem to i prowadził mnie tak wewnętrznie, że no mi się wydaje, znaczy czułem to, że chciał, żebym wygrał, no po prostu. Dominik, czy ty planujesz teraz wielką przeprowadzkę do Warszawy, żeby tutaj pracować? Ja już mieszkam w Warszawie. Od kiedy? No, od września. Okej, okay, no to moje pytanie brzmi, czy już posypały się jakieś propozycje współprac po tych wszystkich odcinkach? No są jakieś tam współprace, ale nie będę mówił jakie, dowiecie się w przyszłości, więc zostawmy to tak, jak teraz jest. Dobrze, ale to bardziej takie komercyjne, czy bardziej takie, wiesz, fashion? Na razie bez komentarza. Dowiecie się w przyszłości. Dominik, ostatnie pytanie. Już cię tu nie zatrzymuję, bo po prostu tłum osób na ciebie czeka. W programie też był gdzieś tam wątek, wiesz, miłosny dużo. Jak tam wyglądają wasze relacje? No, kumpelskie. Była randka czy nie było? Z Różą? No, pod chmurką. Okej. Okay. No dobrze, no to tego się trzymajmy i co? I czego ja ci mogę życzyć na kolejne miesiące? Dużo szczęścia. No i przede wszystkim rozwoju kariery. Dziękuję bardzo i tego ci życzę. Dziękuję. I jeszcze raz gratulacje. Naprawdę, dziękuję. Dzięki.